To jest nasze godło narodowe, proszę Państwa, orzeł biały. Tak narodziła się Rzeczpospolita według legendy o Lechu, Czechu i Rusie. W rolach głównych Bartek, Michał, Piotrek i Kuba jako orzeł i dzieciaki z przedszkola STO. Wielkie brawa dla nich! Będziemy dziś świadkami niezwykle ważnego wydarzenia. Zapraszam na scenę prześwietnych ludwisarzy z mistrzem Hansem Behemem z Norymbergi, który nadzorował odlewanie dzwonu. Zapraszam prześwietnego lutnistę Walentego Bekwarka, który był łaskaw dodać do stopu, z którego wykonano dzwon, strunę ze swej boskiej lutni. Brawo! Zapraszam paziównę Minę z królewskim pupilem. Książę litewski, król polski, miłościwie nam panujący Zygmunt I Stary. Brawo! Ta zmęczona i pijana wciąż.
Harcerze zawsze są słyszalni. Wszystkiego najlepszego naszej niepodległej. Bardzo ładne życzenia. Tu mam jeszcze takie ładne. Wszystkiego najlepszego i ucałowania w biało-czerwone kropki. Napisane czerwonym długopisem. Napisane czerwonym długopisem. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mimo tej chłodnej pogody dziękujemy, że tutaj jesteście, że byliście, przynajmniej część z Państwa, na placu Marszałka Piłsudskiego. Proszę Państwa, święto radosne. Urodziny niepodległej to święto radosne, ale jednocześnie nie powinno zwalniać nas z refleksji nad miejscem, w którym się znaleźliśmy i w historii miasta, i w historii naszej ojczyzny. Proszę Państwa, jest to wystarczający powód, właśnie urodziny niepodległej tak wspólnie świętowane, żeby chociaż przez moment pomyśleć, co my dla ojczyzny robimy, również dla tej ojczyzny lokalnej. I żeby zastanowić się, czy dokonujemy właśnie dobrych wyborów w naszym życiu. A jednocześnie chciałabym Państwu życzyć tego, co najczęściej mi przychodzi do głowy, jak widzę takie właśnie zgromadzenia. Żebyśmy chcieli ze sobą być. Żebyśmy byli jednością w sprawach trudnych, żebyśmy się umieli porozumiewać. Mówiłam o tym dzisiaj w swoim wystąpieniu na placu Marszałka Piłsudskiego i dalej do Państwa apeluję. Starajmy się różnić szlachetnie, bo nie chodzi o jednomyślność. Naprawdę w życiu nie chodzi o to, żeby mówić tym samym głosem na każdy temat. Chodzi o to, żebyśmy się po prostu w sposób kreatywny różnili, żeby coś z tych różnic poglądów wynikało dobrego dla naszej ojczyzny i dla naszego miasta. I tego sobie w urodziny niepodległej życzmy. Życzę przede wszystkim takiego właśnie radosnego świętowania, przemyślenia tego wszystkiego, o czym w tej chwili mówimy. Drodzy Państwo, a to, że chcecie tutaj być, to też jest dowód, że ta nasza mała, lokalna ojczyzna nie jest Wam obojętna. Za to dziękujemy i zapraszamy na kolejne takie niekonwencjonalne urodziny, bo takim sposobem świętowania chcieliśmy zwrócić uwagę właśnie na to, jak ważne jest to święto, że niepodległość to nie jest taka sprawa, która jest taka oczywista. Szanowni Państwo, dziękujemy, że jesteście z nami i że wspólnie za chwilę będziemy razem mogli podzielić się tym urodzinowym tortem. Szanowni Państwo, kiedy myślimy o ojczyźnie, najczęściej przychodzą nam na myśl takie patetyczne, wielkie słowa. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek, ojczyzna to pamięć i groby, ale pamiętajmy także, że ojczyzna to po prostu my wszyscy. To tak jak tutaj stoimy, to tu jest Polska i tutaj tu chcemy być ze sobą, chcemy być wobec siebie życzliwi. Nie tylko bardzo dobry, to świetny pomysł, że obchodzimy urodziny niepodległej, dlatego, że to są tak naprawdę nasze urodziny i możemy sobie z tego miejsca i z tej okazji życzyć wszystkiego dobrego, żebyśmy byli wobec siebie życzliwi i uśmiechnięci do siebie, bo im więcej uśmiechu, tym więcej dobra pomiędzy nami. Tego wszystkiego Wam, wszystkim Waszym rodzinom serdecznie życzę z okazji naszych wspólnych, niepodległych urodzin. Wszystkiego dobrego.